Dzień Boże. Cześć. Słuchajcie, dziś spotykamy się na kolejnym naszym odcinku. Będziemy poruszać temat jak zawsze z katechizmu Kościoła katolickiego. Ale temat o numerze 1346. Ja pozwolę go sobie przeczytać, koledzy, drodzy. Liturgia Eucharystii przebiega według podstawowej struktury zachowanej przez wieki aż do naszych czasów. Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią ograniczoną jedność. Zgromadzenie się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią i modlitwą powszechną, liturgia eucharystyczna z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna stanowią razem jeden akt kultu. No dobrze, zastanawiamy, dla nas stół eucharystyczny jest równocześnie stołem Słowa Bożego i ciała Pana. I słuchajcie, to jest dla mnie bardzo trudny temat, jeśli chodzi o Eucharystię. Jak każdy. Więc czasami zastanawiam, czemu ja tutaj jestem. Ale słuchajcie, i tak szukałem w internecie i znalazłem trzy różne rodzaje mszy. Wiadomo, że msza jest jedna. Pewnie ksiądz Andrzej jest takim naszym masterem dzisiaj. Tylko dzisiaj. Będzie pewnie mnie stopował, albo cały czas wprowadzał korekty. Tak, gadaj. Słuchajcie, msza gregorianka, o uzdrowienie i neokatechumenalna. Jest jeszcze i więcej, nie? Oczywiście, ale te trzy takie są... No... A te trzy chcesz poruszyć dzisiaj? Dobrze. Księdza Andrzeju, mam prośbę, jeśli bym zrobił błąd, proszę mnie... Jak będzie herezja, na pewno ci powiem. Dzisiaj wyczytałem... Herezja! Gregorianka, msza sprawowana za osobę zmarłą przez 30 dni. I mam, trafiłem na taką fajną ciekawostkę, czy wy wiecie może, skąd ona się wzięła? Nie. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiesz? Papież Grzegorz wprowadził coś takiego za zmarłego benedyktyna, przy którym znaleźli pieniądze. I chodziło o to, że benedyktyni przyrzekają, że będą żyli w ubóstwie, a znaleźli przy nim pieniądze. No i teraz ten papież stawił się za tym ojcem, żeby on trafił do nieba. I przez 30 dni odprawiali mszę za niego. Po tych 30 dniach dusza ojca, tego Benedykta, nie pamiętam imienia, ale objawiła się papieżowi, podziękował za to, że przez 30 dni tą mszę za niego odprawiał. No bo msza święta to jest najwyższy dar, jaki możemy dać drugiej osobie, nie? Zmarłej. Nie ma nic większego. Nie ma nic lepszego tak naprawdę chyba. Większego, bo prosimy Jezusa, aby swoją krwią obmył osobę, która już nie żyje, nie? Bo ona sama sobie nie jest w stanie poradzić w tym. Ja myślę, że to wyraża naszą wiarę w to, że ta ofiara ma sens i że jest wysłuchana ta nasza prośba, tak? W intencji tej osoby zmarłej, tak? Ale wy zamawialiście kiedyś gregoriankę? No właśnie to chciałem zapytać. Czy ty na przykład jako Żyd odprawiałeś? Tak. W Kościanie pierwszy raz. A teraz w lipcu zaczynam za mojego wujka. Mszę świętą gregoriańską. Ja właśnie też jestem w trakcie realizacji zamówienia. Ale odprawiasz? Przepraszam, tak głupio to zabrzmiało, ale właśnie w intencji mojego taty. Także no też odprawiasz gregoriankę, też jesteś na tej mszy. Znaczy duchowo pewnie będę się łączył, jeszcze się nie odbyła, natomiast mam taki zamiar i wierzę w to, że na pewno ona pomoże też. Nie? Że na pewno wielu z nas ta msza, ten rodzaj mszy świętej nie jest, no, nie jest znany. Chciałbym się właśnie zapytać, czy to jest tak, że odprawiane one są codziennie? One muszą być stale przez 30 dni odprawiane, dzień w dzień. Stała godzina? Nie. Ale to musi być odprawiana w danym miejscu, że na przykład ja wiem, że jest ciągłość, że jest przez 30 dni i nie mogę jako ksiądz tego przerwać, nie? Ale dobra, czy to jest coś takiego, że na przykład jeśli ja chciałbym zamawiać taką mszę u ciebie, to ja muszę na nią przychodzić? Nie. Jak przychodzisz, jak możesz. Zawsze my robimy też jako księża taką, nawet nie wiem jak to nawet nazwać, taką harmonogram może tak być, że jeżeli dana osoba zamawia mszę świętą gregoriańską, no to my dajemy jej listę, kiedy w danym dniu, o jakiej godzinie będzie ta msza święta. Żeby mógł, jeżeli ktoś może, to wtedy przychodzi. Czy bo zawsze mnie zastanawia takiego, że po pogrzebach jest tak, że ksiądz odczytuje, że dana msza jest na przykład za sąsiadów tego i tego dnia. Nie, od sąsiadów. Od sąsiadów tego i tego dnia. Nie zawsze też, nie? No. Wszystko zależy od parafii, tak, nie? No, ale z reguły, ja się z czymś takim spotykałem i właśnie też się chciałem zastanowić, jak to jest, że okej, jest msza od sąsiadów, ale często tych sąsiadów tam nie ma.
Wystarczy zamówić. My mówimy wprost, że to jest największa właśnie ta ofiara, o której mówiłem na początku, za daną osobę zmarłą i nie musimy na niej być. Zawsze osobą, która musi się włączyć, musi wzbudzić intencję na tej mszy świętej, zawsze ksiądz. Mhm. Czyli ja, jak wyczytuję intencję, to ja też muszę wzbudzić w sobie intencję, że ja tą mszę świętą ofiaruję za daną osobę. Zobaczcie, tu jest jedno niebezpieczeństwo, bo zobaczcie, wy zamówicie mszę świętą, ja muszę odprawić. A jeżeli najczęściej, najbardziej poszkodowane są moja rodzina, bo ja nie mam kiedy odprawić za nich mszy świętych. Też masz tak, że taką mszę odprawiasz za rodzinę? Chciałbym, ale czasami jak mi się uda, to odprawiam, ale nie zawsze. Gregoriankę to będzie pierwsza gregoriankę rodzinna. Znaczy dlatego, że wujek zażyczył sobie w testamencie, żebym odprawił gregoriankę, no więc wypadałoby to zrobić, nie? Ale to jest ta pierwsza. Czyli dla ciebie też to jest nowość, tak? Znaczy wiesz co, nie nowość, bo ja się w kościanie z tym spotkałem i się to bardzo spodobało, bo my odprawialiśmy, dosyć dużo tam było gregorianek. Ja się dzięki temu też wczytałem, co dokładnie jest to, nie? Słuchajcie, a druga, co wyczytałem, to była msza o uzdrowienie. Sławek, i czy ty wiesz, czemu patrzę na ciebie? Mnie nie pytajcie. Po wcześniejszych rozmowach dowiedziałem się, że Sławek lubi tą mszę, ten rodzaj mszy. Tę. Ja cię kręcę. Ale to dobrze, że mnie tylko w tym poprawiasz teraz. Resztę zostawiam. Lubisz? To znaczy... Czy znasz? Znaczy ja lubię każdy rodzaj... Znaczy... Każda msza jest ważna, ma w sobie siłę, moc, tak? Bo tą siłą jest Pan Jezus, ofiara Pana Jezusa. Natomiast na pewno łatwiej mi się otworzyć na takiej mszy świętej o uzdrowienie, bo ona jest... zauważmy, ja mam takie odczucie, że na tą mszę przychodzą osoby, które faktycznie chcą. Które chcą faktycznie uczestniczyć i otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Może to nie będzie popularne zbytnio, ale często mam wrażenie tak, że często ludzie chodzą do kościoła, bo jest niedziela, bo tak trzeba. Czyli to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie? A tutaj często te msze są odprawiane poza jakimś tam harmonogramem standardowym mszy. I często właśnie gromadzą bardzo duże rzesze. No dobra, ale ja ci powiem, co mi nie odpowiada. Nie, ja teraz mówię. Mnie nie odpowiada w tych mszach, bo one bardzo grają na emocjach. Tak mi się wydaje. Że one są tak strasznie, przepraszam, że one są takie straszne wow, takie czasami rozhukane. Tak? Nie na pokaz. Takie rozhukane, że tam jest tak tyle tych emocji, że one po prostu tak kipią, że prędzej czy później one z ludzi tych muszą wybuchnąć. Znaczy ja myślę, że to jest kwestia prowadzącego, celebranta, tak? Na ile po prostu on jest, potrafi otworzyć wiernych na to, co Pan Jezus przygotował. Ale nie miałeś takiego wrażenia, jak byłeś pierwsza, że to jest taka troszeczkę takie przerost formy nad treścią? I każdy czeka na cud. Każdy czeka na to, że nie wiem, ktoś wstanie. No przepraszam, to znaczy, ja mam akurat inne, to znaczy mam swoje doświadczenie tej mszy. I w ogóle taka nie jest, jak my ją przedstawiamy. To znaczy poniekąd macie rację, bo na pewno jest dużo emocji. Natomiast ja nauczyłem się, że właśnie emocje nie są ważne, najważniejsze, przepraszam. Są ważne, bo one otwierają, pomagają nam otworzyć się na działanie Ducha Świętego, tak? Ale na emocjach nie jesteś w stanie zbudować wiary. Tak, dlatego mówiłem, że nie są najważniejsze, tak? Natomiast... Ciężko. Sam mam po prostu takie doświadczenie. Może też ono wynikało po prostu z jakichś tam swoich przykrych doświadczeń życiowych. I ta msza pozwoliła mi otworzyć się właśnie na to działanie Ducha Świętego i to było piękne. Okay. Słuchajcie, dobra, trzecią mszę, jaką podałem... Czyli w ogóle, dobra, to, czyli na live'ach kończymy te o tych gregoriankach i o uzdrowieniu, bo myślę, że tak, bo to dobrze. Jest duży... Znaczy, trzecia. Trzecia msza, o której wspomniałem, to jest msza neokatechumenalna. Wszystkie moje ulubione. Słuchajcie, i teraz tak. Nie uczestniczyłem, nie mam pojęcia, jak ona wygląda. Czy wy macie doświadczenia? Poczekaj, ja się zadaję pytanie. Czy wy uczestniczyliście w takim mszy?
Jak, jeśli tak, jak ona wygląda? Jeśli nie, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie? Czy ja może jestem ignorantem, ale pierwszy raz słyszę o takim tego typu mszy. Msza neokatechumenalna. Nie mam pojęcia, naprawdę. Padre, pomóż. Ja słyszałem, ale nie wiem. Ja byłem na takich mszach, znaczy, ale ja tego się totalnie różni, tak? nie czuję. Nie? Od takiej niedzielnej mszy, tak? Czy... Znaczy, tutaj o mszy neokatechumenalnej to myślę, że ze spokojem tam, czy wiesz, że tam dużo mówiłem i w razie czego skończę na live'ie. Natomiast to jest msza, w której no, wszystko ma znaczenie, nie? Dosłownie. I to jest bardzo tak świadomie przeżywana. To jest, jak ty mówisz, że to na mszę o uzdrowienie przychodzą osoby, które chcą. Tak samo na mszy neokatechumenalnej przychodzą te osoby, które chcą. I ona się zawsze wiąże z niedzielną Eucharystią. Czyli zawsze jest odprawiona w sobotę wieczorem, albo w ważniejsze święta, które się pojawiają w liturgii Kościoła, natomiast ona jest długa. I to jest pierwsze, co mi, jak Maciej mówi, neokatechumenalna msza, to mi się kojarzy tylko z ogromną długością, która po prostu się ciągnie i ciągnie. I ja sam nie czuję mszy neokatechumenalnej w ogóle, natomiast wiem, że niektórzy mówią, że im to pozwoliło Pana Boga odnaleźć na nowo. I to jest coś wspaniałego, bo zobaczcie, każda z tych mszy jest zupełnie różna, natomiast każda daje możliwość, że ty, znaczy ty idziesz na tą mszę, która jest dla ciebie ważna, nie? Jeżeli ktoś czuje mszę neokatechumenalną i należy do neokatechumenatu, super. Jeżeli ktoś czuje mszę o uzdrowienie i zesłanie Ducha Świętego, rewelacja. Jeżeli ktoś czuje mszę święte gregoriańskie, uroczystości konwentualne czy w ciszy, bez różnicy, o nich wszystkich będziemy mówili przecież, to okazuje się, że każdy ma swoją duchowość. I słuchajcie, jeśli mogę na tym zakończyć, to byłoby świetne podsumowanie. Każda z tych mszy jest inna, jest skierowana swoją duchowością do kogoś innego, ale przeżywamy ją indywidualnie. I tak jest z pasterzymi mszami. Bo każda msza jest indywidualnym spotkaniem. Dokładnie. No.